Cześć, dzień dobry. Prowansja nadal niezbyt słoneczna i pierwsze jazdy testowe nową, siódmą generacją BMW serii 7 i przyznam, że cóż, nie przepadam za tego typu samochodami z tego względu, że po prostu jest w nich tyle nowości, mają tyle rzeczy do pokazania, że tak powiem, nie wiadomo w co telefon wsadzić na początku i w ogóle od czego zacząć, więc sądzę, że może zaczniemy sobie od rzeczy, których ten samochód nie ma. Z pierwszych rzeczy, których ten samochód już nie ma, to nie ma potrzeby noszenia takiego kluczyka. Ja akurat jestem cyfrowo wykluczony i mam telefon z systemem Android, ale wszyscy tutaj obecni na prezentacji z iPhone'ami dostali po prostu kluczyki do tego samochodu na swoje telefony i mogą tymi telefonami otwierać i zamykać ten samochód. Ja zostałem przy kluczyku. Zaglądamy do wnętrza od razu i kolejna rzecz, zobaczcie, czego w tym wnętrzu brakuje, co do tej pory przez ostatnie, podejrzewam, 125 lat rozwoju motoryzacji było we wnętrzu. No nie ma kratek nawiewów. Czy ich tutaj wizualnie brakuje? No wydaje mi się, że zgodzicie się ze mną, że okazuje się, że kratki nawiewów estetycznie wcale nie są potrzebne we wnętrzu samochodu. Co prawda one tu są w nowym BMW serii 7, tylko wkomponowane tutaj ten podświetlany pas ciągnący się przez całą szerokość samochodu. Ta drobna szczelina to jest właśnie kratka nawiewów. Druga kratka jest tutaj. Siłę nawiewu regulujemy w ten sposób dotykowo, a tutaj regulujemy sobie kierunek tego nawiewu. Kolejna rzecz, której brakuje, zwróćcie uwagę, brakuje klamek. Co prawda klamek nie było już w BMW iX, w tym dużym elektrycznym SUV-ie, którego notabene oglądaliśmy jakiś, poznawaliśmy równo rok temu, ale tutaj ten brak klamek w siódemce idzie krok dalej. Drzwi otwieramy tym przyciskiem albo tym przyciskiem, ale wówczas one otwierają się automatycznie i automatycznie również się zamykają. Jak widać, okazuje się, że klamki również w samochodzie już nie są potrzebne. To wobec tego zobaczmy, co tutaj mamy z takich najciekawszych tak zwanych highlightów. Po pierwsze mamy, jak już wcześniej pokazałem, automatycznie otwierane drzwi z czujnikami. Tutaj zobaczcie, dużo dodatkowych czujników pojawia się wokół tego samochodu, dzięki czemu te drzwi wiedzą, czy mogą się otworzyć, czy nie. Mamy to, co zrobiło na mnie spore wrażenie, to ta tapicerka. Nowość, jeśli chodzi o materiały w markach premium, bo mamy tutaj kaszmir i daje bardzo przyjemne odczucia i przyznam, że gdybym miał wybierać tapicerkę do takiej siódemki, to poszedłbym właśnie chyba w taki kaszmir. Skórzano, kaszmirowa tapicerka, całkiem premium. Mamy też fenomenalnie wygodne te fotele. Od razu jak wsiadasz, to czujesz różnicę względem wszystkich innych samochodów klasy premium. Są po prostu dużo bardziej miękkie, szczególnie siedzisko i przyjemnie się w nich zatapia. Z rzeczy, które już były, które już możemy znać z innych modeli BMW, to ten system multimedialny oraz cyfrowa tablica wskaźników. Tu akurat większych nowości nie ma, chociaż pewnie jakieś nowe rozwiązania i funkcjonalności tutaj doszły. Nowością w pewnym sensie, albo rzeczą, która została tutaj mocno rozbudowana, są te tryby. Kiedyś nazywaliśmy to trybami jazdy, teraz bardziej to są tematy czy motywy stylizacyjne, które zmieniają znacznie więcej niż tylko sztywność zawieszenia czy reakcję na pedał, na wciśnięcie pedału przyspieszenia, bo na przykład taki tryb jak, czy taki motyw tematyczny jak relax, zmienia po pierwsze oświetlenie ambientne, zmienia dźwięki, jakie ten samochód wydaje, włącza od razu masaż, włącza podgrzewanie, zasuwa te wszystkie zasłonki i tak dalej, i tak dalej. No, buduje całe, zupełnie inne doświadczenie samochodu właśnie przez te wszystkie elementy, którymi może zarządzać, nie tylko te związane bezpośrednio z jazdą.
No dużą nowością jest też realizacja tego podświetlenia. Ambienty za dnia aż tak dobrze tego nie widać, ale ta cała powierzchnia jest podświetlona. No tutaj nieustannie na tym polu trwa walka między flagowymi limuzynami od marek premium. Czy BMW w tej kwestii wygrywa z klasą S? No to już kwestia gustu i uznania. W każdym razie bardzo ciekawie to wygląda. Duża nowość. O, tutaj dobrze jest zobrazowana potęga tego podświetlenia i moc. Oczywiście sporo kryształów, ale to już akurat znamy z innych modeli BMW. Bardzo miło, że BMW nadal zostawiło niezwykle dopracowany i gustowny to fizyczne pokrętło do operowania systemem multimedialnym. Naprawdę w trakcie jazdy chętniej korzystałem z tego pokrętła niż z możliwości operowania paluchami. Jest też gładzikiem z tego co pamiętam, ta powierzchnia. Po raz pierwszy w BMW można mieć dwukolorowy lakier. Dodatek za skromne, tam około 60 tysięcy złotych, ale to naprawdę jest najprawdziwsze dwukolorowe malowanie. Tutaj pod palcem nie czuć absolutnie żadnego przejścia. Najwyższy kunszt, jeśli chodzi o łączenie dwóch kolorów lakieru na jednym nadwoziu. Dobra, tyle na kanapa. A propos, patrzymy na egzemplarz za 1 012 000 złotych w takiej już pełnej elektrycznej specyfikacji. No dobrze, jak to w przypadku tego typu samochodów, równie dużo, a nawet może więcej dzieje się z tyłu niż z przodu. Po pierwsze znika ten tablet, którym do tej pory we wszystkich limuzynach tego typu sterowaliśmy funkcjami samochodu. Został on rozdzielony na dwa mniejsze, wbudowane tutaj w boczki drzwi. Rozwiązanie wydaje mi się całkiem spoko i polubimy się z nim. Dobra, co do rozwiązania, no to lecimy z tym czyli z fotelami. No dobra, fotele się rozłożyły. Jak widzicie, po pierwsze jest podusia, tak jak powinno być. Oparcie można trochę odchylić, ale najbardziej zaskoczył mnie ten element, jak ogromne, masywne i długie jest tutaj podparcie, już nawet nie pod uda, a pod łydki. Z kolei buty lądują, czy stopy lądują tutaj na podstopniku i naprawdę można się tutaj rozłożyć. No i chyba jedna z najbardziej spektakularnych funkcji w nowym BMW serii 7. Dodatek, co prawda, dodatek za jakieś 10 tysięcy złotych, czyli ten wielki 30-parocalowy telewizor w formacie 32:9. Od razu nam się tu cały kinowy experience tworzy. Nawet z perspektywy pasażera nie za bardzo jest go jak objąć. Ok, i oczywiście całość jest również dotykowa. Możemy sobie tutaj sterować, chociaż oczywiście można nim również sterować tu, ale jeśli chcemy, możemy sterować dotykowo. Tu. I widać, że wydajność tego jest bardzo dobra. Mamy połączenie z siecią nawet chyba. Na koniec do wyjaśnienia zostaje nam oczywiście jedna niezwykle istotna kwestia, która zapewne wszystkich Was nurtuje, czyli to, czy nowe BMW serii 7 jest najlepszą limuzyną w swojej klasie. Czy jest lepsza od konkurentów od Audi, Lexusa i Mercedesa? I według mnie w tę rolę najbardziej luksusowej limuzyny marki premium, nie lubię mieszać premium z luksusem, ale powiedzmy, że mówimy o najbardziej luksusowej limuzynie spośród samochodów klasy premium. W tę rolę wpisuje się według mnie najlepiej, jeśli chodzi w porównaniu z konkurentami, zarówno jeśli chodzi o to, co dzieje się z przodu, jak i o to, co dzieje się o tam na tylnej kanapie i szczególnie jeśli mówimy o elektrycznej wersji BMW serii 7. Wydaje mi się, że napęd elektryczny idealnie wpisuje się w charakter tego samochodu. Jeśli miałbym wybierać serię 7, to właśnie z napędem
elektrycznym. Chodzi o to, że tutaj za kierownicą BMW serii 7 Yagi na tylnej kanapie BMW serii 7 czułem się najlepiej spośród wszystkich rywali. I chyba o to właśnie chodzi, żebyśmy się dobrze w tym samochodzie czuli. No i właśnie jeśli chodzi o odczucia, to najlepsze odczucia na ten moment mam za kierownicą i na tylnej kanapie dobrze doposażonej serii 7. Chociaż może to też kwestia otoczki. Nie wiem, zobaczymy w Polsce przy dłuższym teście.